Witam Państwa w kolejnym odcinku, a partnerem dzisiejszego odcinka jest firma Leti Shops. Jeżeli chcecie zaoszczędzić parę złotówek na produkcie, na elektronice, zapraszam Was serdecznie, link macie w opisie, a znajdziecie tu takie sklepy jak Neonet, MediaMarkt, MediaExpert, AliExpress i wiele innych. Wchodzimy sobie teraz w MediaMarkt, wybieramy dowolny produkt i zobaczcie, ile możemy teraz tutaj zaoszczędzić. Pamiętajcie też, że są inne sklepy, nie tylko MediaMarkt, na których możecie zaoszczędzić swoje ciężko zarobione pieniądze. Pamiętajcie, że link mamy w opisie, wchodzimy i zapraszam do oglądania odcinka z Mamedem. Witam Państwa w kolejnym odcinku, witamy Państwa. Dzisiaj spełniam swoje marzenie w sumie, bo dzisiaj trening z Mamedem Halidowym. Halo. Ja nie trenuję, bo mnie wszystko boli. Nie no, my tu przywieźliśmy indyjską gwiazdę MMA. Tak. Ahmeda Al-Shahe. Także idziemy, wchodzimy. Konrad już powiedział gdzie? No mówiłem, że do Mameda w Arachie Nożny. Tak. Idziemy. Mówiłem, żeby kupić jakieś prześcieradło, mnie za mnicha tybetańskiego przebrać. Trzy kropki na czole, kolczyki duże jakieś, takie prześcieradło, pas, pod chińskie jedzenie, podjechać gdzieś litery skopiować, jakiś kurczak w cieście czy tam coś, na kimonie napisać i by tu wszedł jako konkretna persona, nie? Ja bym jako tłumacz. No. Każdy by się zastanawiał w Arachionie Olsztyn, co to za fighter przyjechał i skąd? Wahim Kalahim. Jeszcze nas oprawią. Ja będę Wam mówił, jak ćwiczyć, czy dobrze robicie, czy nie. Tak, do Karwata dzwonił, na przykład Karwat walczył tam w Hajligu. No nie, i dużo ekspertów dzwoniło przed walkami. Jeden ekspert dzwonił i mówi do Karwata, mówi: trzymaj dobrze środek ciężkości, a wygrasz. Powiedz mi, chłop, tak, mam Ci tylko jedną rzecz do powiedzenia. Ja mówię, powodzenia, tak, ale nie tylko to. Pamiętaj, środek ciężkości nisko. Na razie. Ty, kotłownia tu jest, wrzuć na tonę węgla i jedziemy do domu. Na rozgrzewkę tonę węgla trzeba wrzucić w Arachionie. Ja przyjechałem Cię skasować. Już jestem gotowy, się rano. Od razu z kibu to są zastali na skórę. Zobacz, ale nie są tacy duzi. O, patrz. Chodźcie. Ile masz? 90 parę? 100. 100 kilo? No to już ciężko. O, ale tutaj proszę zobaczyć, co jest. Zajmij jiu-jitsu. To zobacz, ile ważysz. Ja to leciłem. 90 stówek masz. No to 100 kilo wieczorem, 100 kilo. Ale to już tu zero, nie? Ja to wchodzisz, nie? Słucham? Wchodzisz? No wchodzę, popatrzę. Ja bym popatrzeć. Widzisz, nie chcę. Ale później jest identyczny, wzrostowo i wiesz. Formy, co? Gratulacje, takie walki. Dziękuję. Kurczę, mamy to takie wysłyszeć. A, wiecie. Fajnie tu przyjechać do takiego klubu sobie, nie? Tutaj, tego. Ciekawe, czy Mamed nie ma taką tą parę, jak wiesz, jak bomba, nie? Który Mamed rocznik jest? To on będzie mój rocznik? 7-9? Mamed jest rok starszy ode mnie. To 80 jest, ja 79. To 40, mamy 42. Albo tak, starszy ode mnie, jakoś tak. Z Mamedem powiem Ci ciężko się bić, bo tam nie wiadomo, z czego dostaniesz, nie? Czy zobaczy z łokcia, czy z półobrót, poleci jakoś nieprzewidywalne, jest strasznie, nie? Ja go dzisiaj nie będę go dzisiaj sprawdzał, odpuszczę mu, bo jeszcze wiesz, jakoś kontuzję chłopak by złapał, wiesz. No. Skarpetki jedna, druga inna. Zobacz. Jestem Mamed Abusow. Będziesz walczył z nim? Coś? Zapasy? Coś będziesz walczył? Ja mogę z Mamedem walczyć. Chciałbym, żeby mnie nie zabił. No, ciężko mówię. Czemu on się nie przebiera? To chyba miał na mnie klapkę, wiesz? Mówił i zleje tego czarnego, wiesz? Chciał cię skończyć. Dzisiaj mówi tego kremowego zleje, wiesz? Ile? 112. Zegarek pół kilo. Pół kilo ten zegarek waży. 480 gram zegarek, 111,5. Ja na tej wadze też, żeby tak 4 kilo więcej ważyłem. Nie, ja Ci powiem, ona waży, bo ja się ważę codziennie, to ja Ci powiem, tylko tutaj nas odprzę. 111,600. No daj mi czurwic 110. Kilo? To 110 kilo. No ale jadłem już jeden ten, rano 109. Ja to Kaczor Ci powiem szczerze, ja to nie patrzę na nic. Ja po prostu Cię cieszę, bo cieszę się, bo dobrze się odżywiam, dużo ruchu mam sobie, chodzę, biegam, wczoraj biegałem nawet. Ja nie trenuję. Słuchajcie, oburoś w przód, dynamicznie. Jeszcze raz. Weź trabisie z takim Mamedem. Ty spotykasz takiego Mameda na ulicy i 15 sekund i po tobie. Ja mam mówić. Tak jest zgadzamy. Jeszcze chwila, dawać. Mamed tam
Dobrze, że dostałem. Dla mamy na to dobry trening, no nie? Bo Pudziana ciężkiego, jak się przygotowuje, no to Krzychu najlepszy tutaj jest, nie? Zresztą Konrad też teraz ciężki, 115. Chciałem słuchać u was, koledzy, moi sympatyczni z kanału. Powiedzcie mi ciekawego. Piszcie komentarze, bo czytam te komentarze. I wszystko patrzę, wszystko sobie notuję, zapamiętuję. Także piszcie w komentarzach, co tam u was. Mam nadzieję, że wszystko dobrze. I tyle. I widzimy się cały czas na kanale, nie? Dobrze, mamy prawidłowe ułożenie ciała. Dokładnie. Łapać sobie różne ułożenia. Cały czas nie puszcza. Cały czas podrywa te chłód. Tempo stałe, nie pokręcamy. Patrzę, no, patrzę, obserwuję. Ciężka robota. Udawa. Tam zobaczę. To mamy da te pasy? Ja też. Co? Ja też. Słyszysz? Bo to z rzewki wchodzi. Mógłby, nie? Daje się nam rozgrzać najpierw. Bo chłopak, rozgrzajcie się, bo nie powinno się rozgrzało 10 razy, nie? On na koniec wejdzie, nie? Tak, on na koniec, tak. A co, chcecie też, na koniec zdokautować? Też jest w skarpetkach. Tak. Uderzenie? Mordowanie z salwia. Jak? Jak? Trzymam tak na 80%. Trzymam. 80%. To moje 150, nie? Ale nie przewracam, nie? Tylko trzymam. Jeśli długo ktoś nie może sobie poradzić, to troszeczkę mu odpuśćcie. Półtora minuty, jeden w środku, odpuśćcie. Lecimy, start. No. A nogi też, Szymon? Ale gdzie? U mnie? U mnie. To u ciebie tak. Nie, u Zawsze coś innego, to tu trening z mistrzem.
4, czyli 1-1. Jeden, jeden. Ja 2, a ja 2. Dobra. Ja zmienię na stół, to jest 80%. 2 razy 2, 2 razy 2, 2 razy 2, 2 razy 8. Nie ma tu. Gdzie ty idziesz? Czeka, czeka, ja bym uciekł. Chodź. Nie uciekaj. Dobra. Nie uciekaj. Sytuacji. Trzymamy za nogi, on jest lekko na boku i teraz ja pracuję sobie na takie właśnie 80%, 70% kontrola, nie na stówę, a on musi teraz stąd wstać albo mnie skontrolować, nie? Jego robota jest, on jest takim głównym pracującym na 100%, a ci z góry tak no 70-80, żeby też te popróbować rzeczy, okay? Zamroczyło go. Nie będę nadawać. Powiem wam, że technika przeogromna, zasób ruchów, zasób dźwigni, zasób w ogóle wychodzenia, wyrywania się, nie do powiedzenia. Z każdej pozycji mamy potrafi wyjść, coś zrobić, uciec, gdzie człowiek by się spodziewał, że to już jest koniec, łapany, nie? Potrafi coś z każdej pozycji zrobić. Do tego prawie 100 kg wagi, a wije się jak kot. To myślałem, no przy 100 kg to musi być silny, nie? No on jest jeszcze, wiesz, on jest zwinny, tam nie wiadomo, nie wiadomo z czego dostaniesz i kiedy, nie? Mówię, to jest nie dosyć, że siła, z każdej pozycji potrafi coś zrobić. Nie ma takiej pozycji, że już się broni, jest bez szans. Z każdej pozycji, a to, a to, a to tamto, wie.
No ale dobrze, że przyjechaliście, bo wiesz, no, do walki z Pudzianem to mu się przydacie, nie? Bo każdy ciężki, każdy silny, wiesz. No to jest zasób wiedzy, nie? Te dwa pasy to przecież jego chyba tam na górze, nie? A, no wiem, no to przecież zawodowiec, nie? No, z krwi i kości, nie? Ciekawy jestem, bo nigdy nie doszło do tego, żeby mamy w UFC walczył, nie? Ciekawy, jakby sobie w UFC poradził. Z Mamedem się poszarpać, jakby Mamed był po 15 rundach, albo po 20 z minutę. Jeszcze czuję, by mnie przekręcił tak, że... Wiesz, jak ciężko w to trafić? Fajne. Ale czuję, że na przykład jest inna siła względem ciebie, czy kurwa mniej możliwości twojego ruchu? Wiesz co, boli mnie strasznie po chwili, to ja nie mogę wiedzieć, no. Ale... Strasznie, kurde, wiesz, nie mogę się dać słowa złapać. Jak złapię cię do góry, to nie mogę, wszystkie moje ruchy, to bim, nie mogę zrobić. Spełniło się moje marzenie. Jeden napiera, później drugi i zawsze ma tylko dwie osy. Albo, dawajcie, też nie bijemy w pełnej prędkości, tak żeby się jeszcze wkręcić, nie? Jeszcze po godzinę chodzisz, nie? Posłuchaj, ja coś ci powiem, jak mnie nakręciłeś na jakąś walkę z Mamedem, to się od razu masz przejebane, to ci mówię. Pranka zrobię, pranka, bo ja się... Trójka, teraz już takie nałożenie głowy, lewy, prawy, albo mocno napieranie, a ty sobie szukaj właśnie różne podwozy pod kątem zatrzymywania, schodzenie, może gdzieś się noga. Zobacz, jak gabaryt pasuje do tego typu rzeczy, dobra? To jest taki bardzo lekki zastawienie mamy, okej? Okay? Żeby sobie popróbować. To jest dzisiaj takie typowo na próbowanie, że po prostu jeden złoty na gabaryty, nie? Tak, rękowa. Twardy jest, nie pęka. Abus, zaraz ubieramy w osprzęt i Abus wchodzi na trzeciego. Tak, biegaj. Od razu w tempo idziemy, drugie rozwiązanie.
Szybko wszystko się dzieje. Tak? Tą wagę utrzymasz? Wyżej? 93. 93. Ty teraz ociężały jesteś? Jestem. Siłę robimy, jeszcze nie ma utrzymało, nie robimy. A 93. 93, no to też już. Etap treningu jest taki, wczoraj siło, dzisiaj jestem zamulony, waga. Jest totalnie inny okres. Dlatego dzisiaj fajnie, że przyjechali do tych złapać. Na etapie sparingowym, za 2-3 tygodnie, to jak będziemy do lejku, do wagi będziemy mieć. Przed zawodami było zbijanie, nie? Wagi, a teraz jest trzymanie, naciąganie jeszcze. Nie, ja nie będę. Bez sensu, bo teraz będę pokutowy, nie? Ja będę jeszcze normalnie 3 dni, normalnie jak do ważenia będę robił keto dietę. Że zbiję do 92 kg. I później będę oczyszczał organizm i będę później w ogóle na mnie nabijał. Nie bój się. No i go na trójkę się dopiero. Thank you.
Ciel, coś to ja mogę z nim zawalczyć. Ja po ryju mogę dostać, ja się nie boję dostać po ryju, kurwa. Pod miniaturkę chociaż. Żeby zawalczyć z nim? No. Jedną wrótkę? Zobacz. Dźwignię na nogę był. Ewor, trzy. Jak to się robiło? To. Na palec. Nie ma to przerwane u mnie. Trzymałem też was. Pora mu mamy. Pora mu. Człowieku, wyszedł taki koni, by cię dopadło, to... Elektrowitacja. Ile badasz teraz? 86. 86. No. Zobacz, jaka stała. Kurwa, kulturysta wyglądasz ty. Ej, a powiedz mi. No ja mam gościa, co mnie rozpisuje bardziej, że miał energię. Ale no, z czego to bierze? Węgle czy tłuszcze? Węgle. Ja bez tłuszczy, ja tłuszczak bym nie dał rady trenować. Mogę tłuszczy? Nie gadaj z nimi, odmówię ci. Mogę coś jeszcze pół godziny. Zaleczę ci głowę. Ja mogę pogadać. Miłym towarzystwem. Powiedz... Dobra. O nie, poczekaj. Tu wszystko, tu jest dobrze. Tu jest najlepiej. To jest, najlepiej. Na pasa. Patrz. Tu jakieś szczurki małe, a tu jest gość. Wszystko jasne. On nie musiał natrenować. A ja 10 kg sudłem. On nie musiał natrenować. 10 kg sudłem. Jedziemy coś zjeść, czy tu już? Przed chwilą. Głośny temat. Słuchajcie, ja jak zwykle was pozdrawiam, życzę wam wszystkiego dobrego, żebyście byli zdrowi, szczęśliwi. Mówiłem to ja, Kevin Lebroni. Dziękuję. Mamet się ze mnie dzisiaj podśmiewał, ale... Ale tak jest największe. Dobra, teraz chodźcie na zdjęcie. Słuchaj, na szybko. Słuchajcie, czerstwy Krzysiek. Pytanie tutaj do wszystkich. Co ma wspólnego pokój dziecka i Bolesław Chrobry? Nie wiem, nikt nie wie. Cześć. Najstarsi Indianie nie wiedzą. I tu dziecko mieszka, i tu dziecko mieszka. To jest bardzo mądra puenta. Dobra, usuwam się z tego kanału.